Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 20 maja 2021 roku Unia Europejska podjęła decyzję, w której wyraziła poparcie dla rozpoczęcia negocjacji w ramach Światowej Organizacji Zdrowia nad Międzynarodowym Traktatem Antypandemicznym. Ten traktat zaproponowany przez WHO ma przynajmniej oficjalnie pomóc w zwalczaniu globalnych pandemii, w zwalczaniu zagrożeń zdrowotnych, ma wspomagać działania sanitarne itd. itd. Warto zauważyć, że Światowa Organizacja Zdrowia w ostatnim czasie proponuje bardzo istotne zwiększenie swoich uprawnień. WHO została utworzona w 1948 roku jako organ, który ma, ma ukierunkowywać i koordynować pracę w dziedzinie zdrowia na szczeblu międzynarodowym. Obecnie należą do WHO 194 państwa członkowskie. WHO w sumie ma ponad 150 biur na całym świecie. No i jest to jedna z bardziej wpływowych obecnie organizacji ponadnarodowych, co pokazała zresztą ogłoszona przez tę organizację pandemia COVID-19 w marcu 2020 roku. Warto tutaj nakreślić kontekst i przedstawić Państwu także ten wymiar geopolityczny, co najbardziej mnie osobiście interesuje tej, tej propozycji. Przyjęcie międzynarodowego traktatu antypandemicznego jako pierwszy zaproponował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podczas paryskiego forum pokojowego Paris Peace Forum w listopadzie 2020 roku. Charles Michel powiedział wtedy takie znamienne słowa: to będzie cytat. Musimy zrobić krok dalej i wyciągnąć wnioski z pandemii. Widzimy, że absolutnie kluczowe znaczenie mają zdolność do szybszego i bardziej skoordynowanego działania, do zapewnienia dostępności sprzętu medycznego i do bardzo szybkiej wymiany informacji. Dzięki tym zdolnościom będziemy mogli chronić obywateli najlepiej jak się da. Ten, koniec cytatu. Ten apel o zawarcie międzynarodowego traktatu antypandemicznego został także powtórzony przez przywódców grupy G7. W takim specjalnym oświadczeniu z 19 lutego 2021 roku. Natomiast już w lutym ubiegłego roku unijni, unijni przywódcy zgodzili się, że będą właśnie pracować nad takim międzynarodowym traktatem antypandemicznym. 31 maja ubiegłego roku na spotkaniu Światowego Zgromadzenia Zdrowia 194 członków WHO, wszyscy członkowie WHO, przyjęli decyzję, by na specjalnej sesji, która rozpoczęła się 29 listopada ubiegłego roku podjąć rozmowy na temat międzynarodowego traktatu antypandemicznego. 1 grudnia również wszyscy członkowie WHO porozumieli się co do rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji umowy lub innego międzynarodowego instrumentu na podstawie światowej na podstawie konstytucji WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, no tak aby poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną. Jeśli chodzi o można powiedzieć ten, ten dokument, warto Zauważyć, że najpóźniej do 1 sierpnia tego roku 2022 ma odbyć się zebranie międzyrządowego organu negocjacyjnego. Wtedy też na forum Światowej Organizacji Zdrowia mają być omówione prace nad. Szkicem roboczym tego traktatu pandemicznego, natomiast jego przyjęcie planowane jest na rok 2024. I teraz kilka słów na temat założeń tego traktatu, przynajmniej tych oficjalnych, artykułowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Przede wszystkim chodzi tutaj o, jak pisze sama Światowa Organizacja Zdrowia, poprawę globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego. Ma między innymi ten traktat wspierać. Wczesne wykrywanie pandemii, profilaktykę, wprowadzać profilaktykę pandemiczną na oczywiście skalę globalną, reagować, pomagać reagować na przyszłe pandemie, wprowadzić silniejsze globalne ramy zdrowotne, no i uczynić Światową Organizację Zdrowia takim głównym organem koordynującym światowe kwestie zdrowotne. Tutaj tym podstawowym argumentem, którym posługują się właśnie urzędnicy WHO, jest takie twierdzenie, że żadna instytucja narodowa nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła przyszłym, przyszłym pandemią. I to jest ten główny, główny że tak powiem, argument, który tutaj, który tutaj jest podnoszony. Natomiast warto zauważyć, i to z punktu widzenia właśnie geopolitycznego jest bardzo ciekawe. Że hmm, pandemia COVID-19 ogłoszona w marcu 2020 roku przez WHO stała się bardzo. Yy... Bardzo niebezpiecznym narzędziem ograniczenia praw i wolności. Także oczywiście w Polsce, ale nie jest to przecież przypadek odosobniony. Widzimy takie próby globalnej unifikacji prawnej i próby wprowadzania ponadnarodowego czy transnarodowego zarządzania. W doktrynie prawa międzynarodowego. Czasem jest to nazywane konstytucjonalizacją. Jest to taki proces, który polega na odstąpieniu od dominacji państw narodowych, jeśli chodzi o przestrzeń międzynarodową i próbie przekształcania systemu, systemu międzynarodowego w taki, no, powiedzielibyśmy, ponadnarodowy, globalny system zarządzania. Tutaj rzeczywiście te doświadczenia ostatnich lat, zwłaszcza tych dwóch ostatnich lat, pokazuje, że zarządzanie na poziomie czy to państwowym, czy na poziomie samorządowym, jest oczywiście i możliwe, i, i skuteczne. I to w żaden sposób nie te argumenty nie, 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 nie decydują o, 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 tym, o tym, w jaki sposób państwa sobie radzą. To znaczy, te argumenty urzędników Światowej Organizacji Zdrowia o tym mówią, o tym, że państwa narodowe nie radzą sobie z pandemią, oczywiście, rozmijają się z rzeczywistością, ponieważ te doświadczenia ostatnich dwóch lat pokazują, że sprawne zarządzanie na poziomie państwowym czy samorządowym jest jak najbardziej możliwe i że państwa narodowe lepiej bądź gorzej, ale jednak sobie radziły z, z, tą, z, z, tymi, z tymi przypadkami chorobowymi. W związku z tym widzimy tutaj, że, że generalnie gra idzie o zupełnie, o zupełnie coś innego niż to, tylko i wyłącznie kwestie bezpieczeństwa zdrowotnego. Jest to znacznie szerszy, znacznie głębszy proces, którego celem jest globalna unifikacja prawna i wprowadzenie, wprowadzenie transnarodowego zarządzania. I to, jest, I to jest bardzo istotna sprawa. Warto zauważyć, że implementacja tego właśnie zobowiązania międzynarodowego, jakim ma być traktat pandemiczny, będzie uzależniona od układu sił w Polsce. W Polskim Parlamencie, ponieważ no, ten dokument będzie musiał być wdrożony do, do krajowego systemu prawnego, w związku z czym bardzo istotny będzie ten układ sił politycznych w Polskim Parlamencie, który będzie, będzie głosował właśnie nad przyjęciem tego, tego międzynarodowego traktatu pandemicznego, który niewątpliwie bardzo mocno osłabi państwa narodowe, ich, ich władzę, ich zdolność, ich suwerenność. Można wprost po prostu o, o, tym, o tym powiedzieć. Dziękuję Państwu za uwagę.